Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszamy na rozmowy niedokończone. Witamy widzów telewizji Trwam. Dziś mówić będziemy o błogosławionym księdzu Stefanie Frelichowskim. Naszymi gośćmi są pan Krzysztof Jaczkowski, siostrzeniec błogosławionego. Witam bardzo serdecznie. I pan doktor Robert Zadura, historyk, autor wielu książek o błogosławionym księdzu Stefanie Frelichowskim. Bardzo dziękujemy. Wiem, że pan doktor myśli o tym, żeby coś jeszcze napisać, żeby jeszcze bardziej rozpropagować świętego kapłana. Może jest ta, czy może być to też taki przyczynek państwa do tego, że coś więcej dowiemy się o błogosławionym. Panie Krzysztofie, czy panowie przywieźliście troszeczkę pamiątek? Pan z racji, można powiedzieć, takich, że to no, brat mamy, czyli wujek. Tak. Pan jest... No, mamy wujka błogosławionego, nie wiem jak to jest, nie w każdej rodzinie tak się zdarza, choć tak powinno, w rodzinach katolickich i chrześcijańskich. Mamy męczennika II wojny światowej, zamordowanego za miłość do Chrystusa, za miłość do Kościoła i przede wszystkim do człowieka, za tą jego służbę. Tak. Przywiozłem dzisiaj do studia kilka pamiątek, właściwie największych, takich najcenniejszych, które nam zostały po wujku. Dziadkowie czekali na powrót syna z obozu. Dowiedzieli się, że obóz został już wyzwolony w kwietniu 1945 roku, a dopiero w sierpniu dowiedzieli się, że ich syn, trzeci syn, najmłodszy, nie żyje. Przedtem pochowali już swoich dwóch synów starszych. W sierpniu 1945 roku z obozu wrócił ksiądz Bernard Czapliński, późniejszy biskup chełmiński, i przywiózł trzy bardzo cenne pamiątki, które zostały przechowywane w Dachau przed Niemcami, żeby można było je bezpiecznie przywieźć do Polski i oddać rodzicom. Ksiądz Czapliński poprosił pana Stanisława Bieńkę, który był wówczas studentem medycyny i pracował w trupiarni obozowej, żeby wykonał maskę pośmiertną 23 lutego 1945 roku. Czyli może zaraz się po śmierci nie domyślił nawet tego, a ksiądz Czapliński był taki, że spowodował. Tak, ale to też była inicjatywa pana Bieńki, który się przyjaźnił z Wickiem. Maskę tą wykonał, nie wiadomo skąd wziął materiały, to jest z gipsu i jakiegoś wapna, dosyć twardy materiał. To nawet widać tutaj jest z góry, że zarysowane nawet są włosy, tak dosyć... Tak. Były jeszcze były tutaj ślady włosów, brwi i rzęs. Żebym ją troszeczkę wyżej podnieść, jeżeli mogę tak prosić, to nasi widzowie też, o, bardzo dziękuję, zobaczą. Poza tym w obozie po śmierci Wicka, bo on tam był bardzo lubiany i znany, ówczesny kleryk, ojciec Marian Żelazek, znany misjonarz, nieżyjący już, napisał w latrynie obozowej wspomnienia. Nie wiadomo też skąd wziął papier, tą okładkę bardzo ładną. To są napisane piękną polszczyzną, ładnie kaligrafowane wspomnienia. Tu jest rysunek maski wykonany przez księdza Sarnika. Poza tym są to wspomnienia, których właściwie treści napisał ksiądz Bernard Czapliński. Jest tu wiersz Wicka, Radosnym Panie, i rysunek w trumnie. Nie wiem, czy to widać. Widać to, tak, nasi widzowie. To są te dwie cenne pamiątki. Trzecią jest krzyżyk. Krzyżyk, z którym
Stefan Wincenty umierał. Otrzymał go prawdopodobnie od jakiegoś księdza w Dachau. Na krzyżyku jest wygrawerowany jego numer obozowy IP w trójkącie. Poza tym data 1 stycznia 1944 roku Dachau i jego inicjały. Ten krzyżyk jest przechowywany też u nas w domu. Później babcia umierała też z tym krzyżykiem. No i to jest tyle, co chciałbym pokazać. Tak, może a co dalej, w waszym domu? Co myślicie? No bo brat mamy, wujek, rodzina też pewnie no przez jego chociażby wstawiennictwo modli się. Nie tylko w swoich potrzebach, bo mamy wielkiego orędownika. To jest pewne, mamy świętego. Świętego w niebie, więc wasze życie, myślę też i duchowe, ten wymiar takiej pamięci, to nie tylko tak, że pamiętamy o kimś, wspominamy, choć mamy takie bardzo wyraźne pamiątki, które pamiętały no, okrucieństwo, prawda, wojny, ale nie zamazały tego dobra, którym na zewnątrz promieniował i służył człowiekowi potrzebującemu, błogosławiony ksiądz Frejlichowski. To znaczy się od czasu rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, czy takiego wstępnego procesu, to były lata 60., 63., 64. rok diecezji chełmińskiej, to zaczęliśmy wówczas więcej może rozmawiać o wujku, no bo moja mama miała 5 rodzeństwa i właściwie 3 braci straciła i 1 siostrę za swojego życia, także później zostały tylko 2 siostry, Eleonora w Chełmży i moja mama. Mama bardzo przeżywała wszystkie uroczystości, które się odbywały, orychłą beatyfikację. To też już od lat 60. czy 70. w kościele Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Były organizowane msze święte, na które przyjeżdżali koledzy obozowi wujka. Wówczas to bywało tak, że było ich nawet kilkudziesięciu. Tutaj mam też zdjęcie mojej mamy. W czasie beatyfikacji podchodziła do Ojca Świętego z repliką Drzewa Życia z panem Czerwińskim, burmistrzem Chełmży. Mama bardzo przeżyła beatyfikację. Później żyła jeszcze 4 lata, zginęła w wypadku. Ale jakiegoś kultu nie było w rodzinie wujka. Babcia maskę przechowywała gdzieś tam w szafie. Wyjmowała ją na rocznicę śmierci swojego syna, czy na wszystkich świętych, zapalała świeczkę. I tyle, no. Takie zwykłe, proste spojrzenie. Bardzo dziękuję. Panie doktorze, panie Robercie, pan zainteresował się osobą księdza Frejlichowskiego. Pytanie, w jakich okolicznościach, tak? Bo to już myśli pan o następnej książce, przynajmniej 3 pan napisał o Frejlichowskim. Tak, dokładnie. O Wicku, bo tak jak pan Krzysztof mówi, tak pan też często w rozmowach. Znaczy ja powiem, mówimy tak na Wicka, ponieważ tak mówili na niego bliscy, rodzina, przyjaciele, mimo że miał na pierwszej imię Stefan, ale tak naprawdę wszyscy bliscy mu mówili na niego Wicek, on nawet sam tak się podpisywał. To znaczy ja po raz pierwszy spotkałem się z postacią Wicka w 99 roku, właśnie wówczas, gdy była uroczysta beatyfikacja w Toruniu, ale nie ukrywajmy, ja wówczas jako 18-letni chłopak jechałem głównie spotkać się z papieżem, z Janem Pawłem II. I tutaj postać błogosławionego męczennika no, była, ale gdzieś zupełnie, zupełnie dalej. Natomiast przede wszystkim chcieliśmy zobaczyć Jana Pawła II. I to był pierwszy i ostatni raz, kiedy dane mi było zobaczyć Jana Pawła II. Od papieża biła taka niezwykła światłość, taka no, dosłownie, prawda, patrząc na jego sylwetkę, mimo że był już wówczas schorowany, że nie domagał, to jednak poprzez swoją autentyczność przyciągał jak magnes. Natomiast ksiądz Frejlichowski jawił mi się wówczas jako taki kapłan w otoczeniu męczeństwa. Jego obraz beatyfikacyjny, taki ciemny, nawet są zdjęcia tego obrazu, jakoś nie zachęcał do tej postaci. Ja nawet byłem taki troszeczkę zdziwiony, bo tutaj Ojciec Święty, ta wielka charyzma, taka ta jasność właśnie, a tutaj ksiądz męczennik w całych ciemnych kolorach. I może właśnie z tego niezrozumienia
miała zrodzić się między nami prawdziwa przyjaźń, która trwa do dnia dzisiejszego. Potem na studiach, kiedy studiowałem historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, to zachwyciłem się tą postacią. Ale właśnie, patrzyłem na niego poprzez pryzmat tego obrazu beatyfikacyjnego. A tutaj nagle, po przeczytaniu pamiętnika, po przeczytaniu kilku książek, pojawił się człowiek z krwi i kości. Niezwykły chłopak, niezwykły kapłan, który ujął mnie swoją postawą. Ujął mnie również tym wszystkim, co dokonał w obozie. Można dzisiaj powiedzieć, że ksiądz Frelichowski jest takim niezwykłym symbolem męczeństwa wszystkich kapłanów zamordowanych, zakatowanych w czasie II wojny światowej. Nawet dzisiaj, w październiku, prawda, pod koniec października spotykamy się i rozmawiamy o księdzu Frelichowskim, ale nie możemy nie wspomnieć, chociażby dzisiaj, mordu na księdzu Piotrze Sosnowskim. To był wielki przyjaciel rodziny. Właśnie dzisiaj, 27 października, mija rocznica jego śmierci. On został zamordowany, ksiądz Piotr Sosnowski, wraz ze swoimi parafianami w Rudzkim Moście. Jest takie niezwykłe zdjęcie tego kapłana, jak stoi dosłownie przed swoim grobem śmierci. 27 października 1939 roku. Ale nie możemy również nie wspomnieć w tym miejscu o 28 października i o mordzie, jaki Niemcy dokonali na Barbarce, ponieważ ksiądz Frelichowski był więźniem Fortu VII i Niemcy pod koniec października i w listopadzie dokonywali zbrodni w lesie na Barbarce. I właśnie 28 zamordowali 7 kapłanów, którzy byli przetrzymywani w toruńskim Forcie VII. Między innymi księdza Jana Pronobisa, księdza Jana Mencela i wielu innych. Także tutaj mówimy dzisiaj o księdzu Wicku, ale z drugiej strony właśnie tak jak wspomniałem, on symbolizuje męczeństwo wszystkich kapłanów, którzy oddali życie w czasie II wojny światowej. Takie pytanie, bo już mówimy o tym, kim był, co zrobił, co sobą prezentował, prawda, w takiej sytuacji granicznej, bo nie wiemy, jakbyśmy my się zachowywali w sytuacji granicznej, kara śmierci, obóz koncentracyjny, prawda, kiedy mamy zagrożenie. Ale z pewnością, tak mógłbym pytać o dom, czy pana doktora, te początki, bo gdzieś się formujemy jako ludzie. Dziś też o tym przy tej okazji pokazywania czy wyświetlania, przypominania nam kolejny raz błogosławionego kapłana, no jest jego życie, prawda? Dom rodzinny, jego postawa, później szkoła, kwestia edukacji. Dziś też może jakoś nie do końca zwracamy na to uwagę, że te elementy w życiu, zanim zaowocujemy piękną postawą i pięknym życiem, są ogromnie ważne. Dom rodzinny był niezwykle ważny dla księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. On sam wielokrotnie o tym wspomina, chociażby w pryzmacie swojego pamiętnika, czy listów obozowych. Listy obozowe to jest o tyle ciekawe źródło, że to już jest ten ostatni moment, te ostatnie lata życia księdza Frelichowskiego. I wojna, a także druty kolczaste otaczające obóz sprawiły, że tam już nie było miejsca na półsłówka. Tam rzeczywiście ta miłość osiągnęła swoją pełnię. I kiedy ksiądz Frelichowski pisze do swoich rodziców przy okazji różnych rocznic, czy to imienin, czy urodzin, to przepełnia to niezwykłą miłością. Jak pan Krzysztof wspomniał, był on już wówczas ostatnim synem. Co to znaczy? Państwo Frelichowscy mieli 6 dzieci, 3 synów i 3 córki. I 2 synów, Czesława i Leonarda, pochowali, prawda, bardzo wcześnie. Czesiek w 1930 roku umiera, zrobiono mu operację, błędna diagnoza lekarska była przyczyną jego śmierci. A Leonard został zaresztowany w 1939 roku tylko dlatego, że był Polakiem. Tylko dlatego, że przejął prowadzenie piekarni po ojcu i ginie bardzo mocno pobity na gestapo w Toruniu. Na szczęście rodzicom udało się wydostać go w ostatnim momencie z tego aresztu i umiera na ich rękach w Toruniu na Fosie Staromiejskiej 24. I mamy tutaj oczywiście zdjęcia, niezwykłe zdjęcie, gdzie cała rodzina jest razem. To był ten ostatni moment, gdzie udało się sfotografować. To mam rozumieć taki album rodzinny państwa. Album tak? rodzinny, niezwykły zresztą, który odsłania nam historię Wicka i jego rodziny. I tutaj właśnie jest takie niezwykłe zdjęcie, gdzie w tym ostatnim momencie wszyscy zostali uwiecznieni razem. Za chwilę poszczególne osoby z tej fotografii zaczną odchodzić. Czesiu, stojący w środku Leszek, Wicek, który nie wrócił już z obozu koncentracyjnego i w środku dziewczynka, która po wojnie zmarła na gruźlicę. Więc rodzice pochowali za swego życia 4 dzieci. 4 dzieci. To niezwykły taki ból, jaki ich spotkał. Ale z drugiej strony to, co jest niezwykłe i piękne, że byli to ludzie przepełnieni wiarą. I Wicek wielokrotnie dziękował im
za ten ich przykład, za to ich osobiste świadectwo. Oni nie wymagali od swoich dzieci znajomości nie wiadomo ilu języków, gry na nie wiadomo ilu instrumentach. Dali im coś znacznie więcej. Po prostu dali im przykład swojego życia i dzieci, patrząc na ten ich przykład, na codzienne modlitwy, na to, jak potrafili w trudnych sytuacjach być razem, patrząc na ten ich przykład, te wartości po prostu chłonęły. Więc to wystarczy, osobiste świadectwo. Panie Krzysztofie, rodzina, w której wychowują się święci, błogosławieni. Znaczy się, ja pamiętam dziadków, bo mieszkaliśmy razem na przeciwteatru w Toruniu. Dziadkowie się przeprowadzili do Torunia, bo dziadek miał jakąś chorobę, ponieważ był piekarzem, jakąś pylicę. I przeprowadzili się w 1939 roku do Torunia, blisko kościoła Najświętszej Marii Panny, żeby Wicek mógł do nich przychodzić na obiady. I ja się tam urodziłem w tym mieszkaniu, gdzie mieszkali dziadkowie. Tam dziadek zmarł i babcia. I pamiętam bardzo dobrze dziadków, szczególnie babcie. I ona była taka zawsze przygaszona, smutna, tak jak pamiętam, chyba bardzo cierpiała, chociaż ona nie uzewnętrzniała tego po prostu. Ale chodziłem z babcią do kościoła, do Panny Marii, po złamaniu biodra, już miała problemy z chodzeniem. I tak pamiętam rodzinę, babcia słuchała często, odmawiała różaniec, włączając sobie radio watykańskie. I tyle, co mogę powiedzieć. No, także była to rodzina katolicka i tyle. Panie doktorze, a kwestia formacji, bo myślimy rodzina, teraz szkoła, różnego rodzaju organizacje, bo dzisiaj też młodzież myśli, znaczy najczęściej dorośli myślą, jak stworzyć warunki do tego, żeby dziecko się dobrze edukowało, ale wszystkim formowało, żeby miało też kręgosłup moralny. Oczywiście tutaj szkoła odegrała bardzo ważną rolę i organizacje, które działały w murach szkoły. Ale jeszcze tylko dopowiem, że bardzo ważne miejsce w rodzinie odgrywał obraz serca Jezusowego. Ten obraz był prezentem ślubnym, jaki Ludwik z Martą otrzymali w dniu ślubu. Przed nim zawsze paliła się oliwna lampka. Cała rodzina spotykała się przed tym obrazem, gdzie łączyli zarówno swoje różne smutki, radości, porażki, zwycięstwa. W 1939 roku ksiądz Frelichowski przed tym obrazem pobłogosławił całą rodzinę w tych trudnych czasach wojny. To był też niezwykły obraz, a jednocześnie kult do serca Pana Jezusa odegrał też wielką rolę potem w życiu kapłańskim księdza Frelichowskiego. Natomiast wracając do szkoły. W murach szkoły, do których uczęszczał Frelichowski, a zwłaszcza w gimnazjum, działała sodalicja mariańska i harcerstwo. I te dwie organizacje bardzo mocno oddziaływały na życie księdza Frelichowskiego. Sodalicja mariańska to jest stowarzyszenie maryjne, które pielęgnowało kult do Najświętszej Maryi Panny, a jednocześnie zobowiązywało jej członków do apostolstwa w swoim środowisku pracy. Wicek bardzo mocno zaangażował się w struktury sodalicyjne, brał udział w sekcji misyjnej, w sekcji eucharystycznej, został nawet wybrany na prezesa. I co ciekawe, ta niezwykła duchowość maryjna, taka prosta, taka piękna, taka zwyczajna, a dzisiaj tak często wyśmiewana, wzgardzana, niszczone są nieraz figurki Najświętszej Marii Panny. Ale zwróćcie Państwo uwagę, jak ta niezwykła duchowość maryjna jest bliska wielu wielkim Polakom, naszym bohaterom narodowym. Możemy wspomnieć postać Jana Pawła II, wspaniałego prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, ojca Maksymiliana Marii Kolbe, księdza Jerzego Popiełuszkę i naszego Wicka, ta niezwykła duchowość maryjna. Drugą organizacja to harcerstwo. To też niezwykłe, ponieważ ksiądz Frelichowski należał do tego niezwykłego pokolenia, które na własne oczy widziało dwie rzeczywistości. Polskę zniewoloną i Polskę wolną, która po 123 latach niewoli w 1918 roku odzyskała niepodległość. I teraz ci młodzi ludzie, patrząc na te dwie rzeczywistości, dla ojczyzny byli w stanie oddać wartość najwyższą, to jest wartość swojego życia. I harcerstwo przygotowywało ich do takiej formacji.
jak patrzę dzisiaj na zaangażowanie Wicka w harcerstwie, to też widzę, ile ono mu dało. Bowiem wstępując do drużyny, rozpoczął zamykanie kolejnych awansów harcerskich. Od młodzika, poprzez zastępowego zastępu lisów, drużynowego, aż po kolejne stopnie harcerskie. Za każdym tym stopniem jest jakaś konkretna formacja od młodego człowieka. Zresztą harcerstwo przyciągało ówczesną młodzież sposobem bycia, umundurowaniem, takim niezwykłym poświęceniem. I sam ksiądz Frelichowski zauważył, że jest to taka niezwykła szkoła, wychowanie młodzieży przez młodzież. Ale żeby przyciągnąć kolegów, to najpierw sam musiał osiągnąć pewne cechy osobowości, charakteru i właśnie harcerstwo mu to w sposób niezwykły umożliwiało. Seminarium to w Pelplinie. Kiedy zaczyna? Zaczyna po maturze w roku 1931 i to też jest taki ciekawy moment, ponieważ ten młody chłopak zastanawia się, którą drogę w życiu wybrać. Z jednej strony myślał o założeniu rodziny, o studiowaniu medycyny, ale na dnie swojego serca... Właśnie, czy to tak łatwo przyszło? Bo nie. Pan studiował troszeczkę historię, rozczytywał się, zresztą napisał niejedną książkę, więc pewnie taki przyczynek do tego, że został kapłanem, że poszedł za Jezusem, usłyszał jego głos, chciał zostać księdzem? To jest niezwykłe, dlatego że ksiądz Frelichowski, Wicek, zostawił po sobie wspaniałe źródło, pamiętnik, z którego wyłania się, tak jak już wspomniałem, chłopak z krwi i kości, który ma takie same problemy jak każdy chłopak w tym wieku, ale również który tak niezwykle stara się walczyć ze swoimi słabościami w sposób niezwykle odpowiedzialny, świadomy. I to widzimy właśnie w tym źródle. Widzimy, jak zmaga się z tą trudną decyzją wstąpienia do seminarium, poświęcenia swojego życia Bogu. I z jednej strony, tak jak mówiłem, chciał założyć rodzinę, ale na dnie swego serca już od najmłodszych lat słyszał ten delikatny głos, głos wzywający go do powołania kapłańskiego. Napisał zresztą w pamiętniku już jako kleryk, że swoje powołanie zawdzięcza modlitwie swojej mamy. I podjął tą decyzję, pisze, w ciemności, kiedy nie był pod żadnym wpływem. Postanawia krótko i po żołniersku wstąpić do seminarium i, co też takie piękne, zostać sługą Chrystusa i to jak najniższym sługą. I rzeczywiście pojawia się w Pelplinie na jesieni 1931 roku. To było też takie niezwykłe miejsce, wypełnione modlitwą, pracą, takim rozwojem, prawda, intelektualno-duchowym. I w Pelplinie wzrasta pod okiem wspaniałych profesorów, którzy wówczas kształcili na najwyższym europejskim, a dziś nawet byśmy powiedzieli światowym poziomie. Zalicza się do nich chociażby biskup pomocniczy Konstanty Dominik, który uwrażliwiał alumnów na tematy związane z czynieniem dobra, z caritasem. To tak pięknie potem Wicek rozwinie w obozie koncentracyjnym, o czym może powiemy. Ale również spotyka tam chociażby wybitnego profesora filozofii, profesora Sawickiego. Spotyka również księdza Kazimierza Bieszka, wspaniałego liturgistę, który już wówczas z alumnami myślał o zmianach, jakie będą poruszane na Soborze Watykańskim II. Nawet mieli taką nazwę Katakumbenverein, bractwo katakumbowe, ponieważ pewne liturgiczne nowinki były jeszcze bardzo mało znane, ale oni już wówczas nad nimi się pochylali. Potem tak fantastycznie Wicek będzie to kontynuował, kiedy już będzie wikariuszem chociażby w parafii mariackiej w Toruniu, gdzie będzie stawał na ambonie i będzie tłumaczył dzieciom trudne części liturgii łacińskiej. Z drugiej strony będzie organizował dla nich różne wycieczki, taki niezwykły personalizm chrześcijański, ale on miał swoje miejsce już właśnie tam, już w Pelplinie, pośród tych niezwykłych profesorów. Kapłanem był bardzo krótko, tak można powiedzieć, w Polsce, bo oczywiście więzienie czy obóz koncentracyjny to szczególne świadectwo i szczególna jego misja, posłanie, ale ten czas kapłaństwa właśnie w Toruniu, w Polsce. Tak, to był bardzo krótki czas, bowiem święcenia kapłańskie otrzymał 15 marca 1937 roku, ale jeszcze przed tymi święceniami biskup Stanisław Wojciech Okoniewski, widząc jego duże zdolności, predyspozycje, talenty, harcerz, więc on już się też wykazywał pewnymi cechami osobowości, więc mianował go swoim osobistym sekretarzem i kapelanem. Jednak nie była to do końca, można powiedzieć, taka posługa bliska sercu księdza Frelichowskiego, ponieważ on zawsze chciał pracować z młodzieżą i biskup dostrzegł to i daje mu prezent. Dokładnie 24 grudnia 1937 roku mianuje go wikariuszem w kościele Świętej Trójcy w Wejherowie. Wicek w Wejherowie jest do kwietnia 1938 roku, po czym powraca do Pelplina. Wspólnie z biskupem jadą na Wielki Kongres Eucharystyczny w maju 1938 roku do Budapesztu, a po powrocie
dostaje, można tak powiedzieć, kolejny prezent, bowiem 11 czerwca 1938 roku biskup mianuje go wikariuszem w parafii w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, który był wówczas jednym z największych kościołów ówczesnej diecezji chełmińskiej i było to z pewnością nobilitacja dla tego młodego kapłana. Pojawia się w Toruniu w lipcu 1938 roku i od razu wychodzi do ludzi. Opiekuje się dziećmi, które miały przyjąć pierwszą komunię świętą. Ja rozmawiałem z wieloma paniami, nawet są takie fotografie wykonane w maju 1939 roku, kiedy miała miejsce pierwsza komunia święta, ale nie ukrywamy, że cały czas zbieramy jeszcze dokumenty, zdjęcia. Może żyją jeszcze osoby, które były przyjmowane przez księdza Frelichowskiego do pierwszej komunii świętej. Dziś to są dla nas bezcenne skarby. Mielibyśmy też taką prośbę, już potem w radiu jeszcze o tym powiem. Każdy, kto ma takie bezcenne pamiątki, czy to albumy związane z parafią mariacką w Toruniu w roku 38-39, czy to z Wejherowem w roku 1938, czy z Chełmżą, gdzie spędza najwięcej, bo aż 18 lat swojego życia, to bardzo serdecznie proszę o kontakt. Poszukujemy teraz wszelkich zdjęć, pamiątek związanych z Wickiem. Więc tu w Toruniu był krótko, bo około 15 miesięcy i wszystkie jego plany, marzenia, perspektywy rozwoju przerywa nagle II wojna światowa, która wkracza w granice naszej ojczyzny w piątek 1 września 1939 roku. A proszę powiedzieć, ta droga już męczeństwa, bo tu piękne kapłaństwo, gdyby nie wojna, to tyle piękna byłoby w wolnej Polsce. Tak pięknie ludzie się rozwijali, bo rodzina, bo mówimy, bo formacja, różnego rodzaju organizacje, które pomagają, żeby ten człowiek dorastał do swojego i powołania, do tej miary człowieczeństwa. No ale mamy II wojnę światową i zaczyna się też i męczeństwo, bo i więzienie, i obóz koncentracyjny. Kapłani znaleźli się na specjalnych listach proskrypcyjnych jako osoby szczególnie niebezpieczne dla III Rzeszy, obok nauczycieli, urzędników, prawników, lekarzy, czyli uderzenie w tą warstwę inteligencji. Niemcy wkroczyli do Torunia bardzo szybko, byli już w Grodzie Kopernika 7 września 1939 roku i można tak powiedzieć od razu zaczęli realizować swój z góry określony plan. Plan, który między innymi miał wyeliminować ze społeczeństwa te najbardziej wartościowe osoby. Ksiądz Frelichowski zostaje aresztowany 11 września 1939 roku. Wówczas przebywa w Okrąglaku. To też takie niezwykłe, ponieważ okna jego mieszkania, tak zwana wikariatka, wychodziły na ten Okrąglak. Kto mógł przypuszczać, że 11 września będzie on więźniem tegoż budynku. Przebywa tam kilka dni. Po wyjściu z aresztu ówczesny ksiądz proboszcz, ksiądz Franciszek Young, ostrzegał go, że może gdzieś by się schronił, wyjechał, był harcerzem. Jednak ksiądz Frelichowski postanowił zostać i dalej pełnić swoją harcerską i kapłańską posługę. Drugie aresztowanie objęło Toruń i jego okolice w połowie października 1939 roku. Ksiądz Frelichowski jest ponownie aresztowany. Trafia do fortu VII, położonego na obrzeżach miasta. To było takie miejsce, gdzie były przetrzymywane osoby z Torunia i okolic Torunia. I właśnie z tego fortu VII pod koniec października 1939 roku Niemcy zaczęli wywozić osoby na rozstrzelanie w lasach Barbarki. Ale co jest takie niezwykłe i ciekawe, że ksiądz Frelichowski już od pierwszych dni niewoli, niesiony tymi wartościami, które wyniósł z domu rodzinnego, które wyniósł z harcerstwa, które wyniósł z seminarium, otworzył się całkowicie na potrzeby drugiego cierpiącego człowieka. Wychodził do tych najbardziej przygnębionych, załamanych. Organizował nielegalną spowiedź świętą. Sam był w tarapatach. Sam był w tarapatach, tak, ale wychodził naprzeciw. Dzięki tej formacji, dzięki temu, że rzeczywiście przygotowywał się poprzez całe swoje życie do różnych zadań, między innymi poprzez harcerstwo, otworzył się wówczas całkowicie na drugiego człowieka. I ta spowiedź święta, kto mógł przypuszczać, że dla tak wielu osób stanie się ostatnią spowiedzią w życiu, spowiedzią przedśmiertną, bo ci ludzie stojąc nad tymi dołami śmierci w lasach Barbarki ginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Często to byli ludzie młodzi, ojcowie wielodzietnych rodzin, którzy przed śmiercią błagali o życie, ale wówczas nikt ich nie słuchał. Także tutaj ta niezwykła odwaga księdza Frelichowskiego, że on wyszedł z tą inicjatywą chociażby zorganizowania spowiedzi świętej. I może tylko króciutko jeszcze dopowiem, że na początku stycznia 1940 roku więźniów fortu VII przetransportowano w okolice toruńskiej Starówki i po zamarzniętej Wiśle, nawet są takie zdjęcia, jak ludzie idą po zamarzniętej Wiśle w roku 1940, tak straszna była wówczas zima, przetransportowano ich w okolice dworca towarowego i w bydlęcych wagonach wywieziono na północ. Najpierw do Zivilgefangenlager Danzig-Neuferwasser, czyli Nowego Portu Gdańskiego, a po kilku dniach do obozu w Stutthofie. Następnie
był w kwietniu bardzo króciutko w takim podobozie Grenzdorf w żwirowni. Po około tygodniu powrócił do Stutthofu, by wyjechać transportem w stronę Berlina. Trafili do obozu koncentracyjnego Oranienburg-Sachsenhausen. I następnie w grudniu 1940 roku trafili do najstarszego obozu na terenie III Rzeszy, do obozu koncentracyjnego w Dachau koło Monachium, gdzie ksiądz Frelichowski będzie przebywał aż do dnia swej śmierci, czyli do dnia 23 lutego 1945 roku, gdzie był najdłużej. No właśnie. Tak myślę, no większość swojego, tak byśmy powiedzieli, życia kapłańskiego spędził w więzieniu i w obozie. Dokładnie. I to jest też takie niezwykłe w jego osobie, bo on wyróżniał się spośród innych więźniów. Tam, gdzie inni myśleli tylko o sobie, tak on otwierał się na potrzeby właśnie drugiego człowieka. Ujmował ludzi swoim autentyzmem, uśmiechem. Czasami jedno proste słowo ratowało życie w tamtych dramatycznych warunkach. Ale ksiądz Frelichowski dokonywał też takich rzeczy niezwykłych. Na przykład w kwietniu 1940 roku, a więc kiedy są w Stutthofie, przychodzi czas świąt. I on myśli o tym, jak zorganizować nielegalne msze święte i udaje im się to. Pierwsza była zorganizowana Wielki Czwartek 1940 roku, a druga w niedzielę wielkanocną. Są wspomnienia chociażby księdza Wojciecha Gajdusa, który opisuje ten dramat kapłanów przykrytych kocami, tą całą atmosferę strachu. Za to wszystko groziły poważne konsekwencje ze śmiercią włącznie. A jednak udało im się nielegalnie odprawić te dwie msze święte. Pierwszą celebrował najstarszy z kapłanów, ksiądz Bolesław Piechowski, ale drugą, tą wielkanocną, już ksiądz Frelichowski, niejako wybrany przez swoich kolegów za tą całą akcję zorganizowania tych mszy świętych, żeby to on odprawił tą mszę świętą. Następnie przekazywano sobie z rąk do rąk komunikanty, a ksiądz Frelichowski dodatkowo jeszcze wychodził z tymi komunikantami do więźniów świeckich. I też dawał Chrystusa tym więźniom, którzy za chwilę ginęli. Taka była rzeczywistość obozów. Więc to też była taka wielka łaska kapłana, który poprzez swoją odwagę, formację, nie bał się jak gdyby śmierci, bo odprawianie mszy świętej groziło nawet karą śmierci w tamtym czasie. Ja zaproszę naszych widzów, żeby też mieli możliwość może postawienia pytania, a może jakiegoś takiego przyczynku, bo pan doktor wspomniał, gdyby ktoś miał jakieś wspomnienie, zdjęcie, jakiś kontakt może był w rodzinie, może nawet pamiętamy o tym, może powstanie następna jakaś dobra książka. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie. Wyświetlać będziemy numery telefonów. Jeżeli ktoś chce, zachęcamy numery 56 657 0011, drugi 56 657 0012, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i drugi 536 600 400 oraz telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013. I drugi 48 56 657 0014. Czy coś o tej masce mógłby pan powiedzieć? Tak. Bo pan jako historyk, tutaj pan Krzysztof jako siostrzeniec, można powiedzieć, to jego wujek. No, tylko tyle zostało nam po nim, no, nawet nie możemy o niczym więcej nie myśleć, bo został spalony. To znaczy, to jest niezwykłe, że ta maska przetrwała. Więźniowie obserwujący życie księdza Frelichowskiego dostrzegli, że był on osobą niezwykłą, że wszystko, co robił, to robił bezinteresownie. Tu może jeszcze potem powiemy o tym wątku niesienia pomocy dla chorych na tyfus. Ale oni obserwując to życie wiedzieli, że przeszedł obok nich ktoś niezwykły. Dlatego postanowili jakoś go zatrzymać. Stąd też jego kolega, harcerz Stanisław Bieńka, student medycyny, wykonał tą niezwykłą maskę. W tą maskę jeszcze jako student medycyny odciął końcóweczkę z palca, malutką kosteczkę. To są ta kosteczka, te palce, które trzymają hostie, którymi kapłan trzyma hostie. I wgipsował w tą maskę. Więc ta maska jest jednocześnie relikwią. I szanowni państwo, czy to nie jest symbol? Symbol męczeństwa wszystkich kapłanów zamordowanych w czasie wojny, to są jak dotąd jedyne relikwie obozowe. Jedyne. Ale sama maska nic by nam nie powiedziała. Więźniowie zdawali sobie sprawę z tego, że mogą zginąć. Zresztą takie były plany oprawców, żeby wszyscy w obozie zostali zamordowani, żeby nie było żadnych świadków tych zbrodni. I dlatego napisali to nielegalne wspomnienie. Ojciec Marian Żelazek, ksiądz Bernard Czapliński, tak żeby po latach, gdy ktoś to odnajdzie, to żeby wiedział, co to była za historia.
Oni to robili oczywiście również nielegalnie. Za to groziły poważne konsekwencje. I to jest też takie niezwykłe, że te pamiątki się zachowały. Oni potem zakopali to na terenie obozowych plantacji. Plantacje to były takie miejsca, gdzie więźniowie uprawiali różnego rodzaju rośliny, zioła. W 1942 roku ginęło tam najwięcej więźniów, ale potem już pod koniec wojny więźniowie chcieli tam pracować, bo warunki też były troszeczkę inne. Natomiast zakopali to na terenie tych plantacji, które były przy obozie. I po wojnie, z tej racji, że przeżyli obóz, to też było takie niezwykłe, Amerykanie wyswobodzili obóz w Dachau szybciej, stąd też jeszcze więźniowie na szczęście przeżyli, odkopali te bezcenne pamiątki, no i przekazali czekającym na syna rodzicom, którzy w takiej postaci przyjęli go ponownie do siebie. Mamy pierwszego widza. Proszę bardzo, telewizja Trwam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Aleksander z Wrocławia. Prosimy, panie Aleksandrze. Bardzo serdecznie pozdrowić pana doktora Roberta, bo naprawdę dawno nie słyszałem, żeby ktoś tak pięknie się wypowiadał. I bardzo proszę mu podać może jakąś szklaneczkę wody, bo aż się dziwię, że jeszcze mu nie zaschło w gardle. Nie, ma wodę, więc nie ma problemu. A pan dzwoni, panie Aleksandrze... Z Wrocławia. Z czym? Może jakiś przyczynek do naszego tematu? Nie, po prostu słucham i jestem pełen podziwu dla pana doktora Roberta, że tak pięknie się wysławia. Dziękuję bardzo. Moje pytanie, pan też, jeżeli napisał, pytanie, jakie jest zainteresowanie ludzi? Na ile można się, nie wiem, z ludźmi czy spotkać? Jak to wygląda w Polsce? Bo my w Toruniu, wiadomo, no nawet przy naszym seminarium, tutaj seminarium toruńskim, wyższym seminarium, jest taka właśnie figura, tu jest... Można powiedzieć tylko taki malutki odlew, taka statuetka. To znaczy, ja nie ukrywam, że moim takim naturalnym środowiskiem są prelekcje multimedialne, gdzie staram się ludziom młodym, ale nie tylko ludziom młodym, bo także w kościołach ten temat przybliżać i niejako w pryzmacie męczeństwa księdza Frelichowskiego opowiadać o dramacie kapłanów w czasie II wojny światowej. I nie ukrywam, że ta postać jest niezwykle autentyczna. To są często też takie spotkania, które potem zostają wśród ludzi i inspirują ich do różnych działań. Bo tak jak ksiądz Frelichowski za życia, on był wielkim inspiratorem. On był sportowcem, wioślarzem w Chełmży. Był harcerzem, sodalisem mariańskim. To był człowiek wielu pasji. Tutaj widzimy go na zdjęciu z gramofonem. Jeszcze miał sympatię przed seminarium, więc to jeszcze bardziej zbliża go do wielu młodych ludzi, którzy nawet może zastanawiają się, czy wybrać tą drogę kapłańską. I to zdjęcie odnaleźliśmy z panem Krzysztofem. Urodziny właśnie Agnieszki Orłowskiej, która była sympatią Wicka. I tutaj właśnie widzimy, jak, prawda, siedzą na tej fotografii. I to jest też niezwykłe, bo te zdjęcia się odnajdują. I stąd też taki wielki apel do państwa, wielka prośba, żeby przejrzeć, czy macie jakieś stare albumy z Chełmży z okresu międzywojennego, z Torunia z tych lat 1938-39, bo no takie perły, takie skarby się znajdują. I nie ukrywam, że ostatnio też z panem Krzysztofem byliśmy u rodziny jednego z księży, który został wyświęcony wraz z księdzem Frelichowskim, księdzem Lichnerskim. Byliśmy w Płużnicy niedaleko Wąbrzeźna i tam odnaleźliśmy pośród starych zdjęć również zdjęcia księdza Frelichowskiego, nawet więcej, nawet pokoju seminaryjnego. I to też jest takie fantastyczne, że takie artefakty się odnajdują, one są. Często po śmierci osób starszych te rzeczy są wyrzucane. Szanowni Państwo, my naprawdę czekamy na każdy album, bo tu nie chodzi o, ktoś może powiedzieć, o, tu nie ma księdza Frelichowskiego. Proszę mi wierzyć, wielokrotnie z lupą analizuję daną fotografię i już nieraz udało mi się go odnaleźć, więc oko badacza, który kojarzy kontur twarzy, cały kontekst historyczny fotografii, jest w stanie wyłowić księdza Frelichowskiego, więc interesują nas stare albumy z tego okresu, a te zdjęcia w przyszłości posłużą nie tylko w publikacjach, ale miejmy nadzieję także w muzeum, które powstanie o księdzu Frelichowskim, które będzie takim miejscem, gdzie o nim będziemy mogli się dowiadywać. A ja sam organizuję szereg takich prelekcji, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Nie ukrywam, że gdy byłem konsulem też w Monachium, to miałem spotkania także z młodzieżą niemiecką. I to też takie niezwykłe, bo postać księdza Frelichowskiego łączy. Łączy mimo trudnej historii, mimo wielu lat, które upłynęły już od wojny. I ten człowiek poprzez swój autentyzm, poprzez swoje zaangażowanie, poprzez swoją wielką ofiarę zbliża do dzisiejszej młodzieży.
poprzez ten niezwykły autentyzm. Jakiś kontakt z panem? Pan wspomniał, że gdyby ktoś miał jakąś pamiątkę, może nawet nie wiemy, jak ją przesłać, ale może jakaś korespondencja z państwem? Jestem dostępny na mediach społecznościowych, na Facebooku. Tam widać moje wszystkie prelekcje, zaangażowanie, ale również jestem dostępny... Czyli gdybyśmy pisali Robert Zadura... Robert Zadura, to na pewno można mnie znaleźć. Natomiast jestem dostępny także na YouTubie, gdzie dzielę się swoją wiedzą w pryzmacie też krótkich filmów. Pandemia sprawiła, że dostęp do prelekcji, do spotkań z ludźmi był utrudniony, ale otworzył nam perspektywę internetu i powstaje wiele różnych filmów o naszych wspaniałych, błogosławionych i świętych. Chociażby ostatnio o ojcu Maksymilianie Marii Kolbe, czy o prymasie Wyszyńskim. Są filmy o księdzu Fralichowskim, mojego autorstwa na moim kanale na YouTube. Ale można ze mną się skontaktować. Stworzyłem nawet taki adres typowo dla Wicka, czyli wicek z małej litery 2021@gmail.com. I każdy, kto napisze na ten adres wicek z małej litery, wicek2021@gmail.com, skontaktuje się ze mną. W ten sposób będziemy już wtedy w kontakcie mailowym. Jeżeli macie państwo jakieś wspomnienia, jeżeli macie jakieś stare zdjęcia z tego okresu, to ja bardzo chętnie z państwem się skontaktuję, przyjadę do państwa, zeskanuję te zdjęcia. Nawet nie będę brał oryginałów. One zostaną u państwa. Ja przyjadę ze skanerem, z komputerem, tak żeby one potem rzeczywiście były gromadzone w jednym miejscu, żeby stworzyły nasze piękne muzeum poświęcone tak wspaniałemu kapłanowi. Pan, tak, bo tak pytałem o tej inspiracji, te okoliczności, ale pan dosyć mocno zgłębił, napisał pan kilka książek na temat błogosławionego Wincentego, Stefana Wincentego Frelichowskiego. Jak to jest pisać o takim człowieku, bo to też czasem są pewne drogowskazy dla nas, na nasze życie, które my możemy ukazywać innemu człowiekowi. Tak nieraz napiszemy jedną, wystarczy. Ale to młody kapłan, młody można powiedzieć błogosławiony święty, a jest kimś, kto daje nam tyle impulsów, tyle, można powiedzieć, możliwości do tego, żeby z różnych stron spojrzeć na jego życie. Ja zachwyciłem się księdzem Frelichowskim poprzez tą jego niezwykłą autentyczność, takie jego osobiste świadectwo, bo to przyciąga, ten autentyzm. I dla mnie takim największym heroizmem, jaki on się odznaczył, który skłonił mnie też do tego, że tak w taki sposób niezwykły spojrzałem na tą postać, to było z jednej strony jakby dorastanie do swej świętości, walka ze swymi słabościami, też takie niezwykłe widzimy to w pamiętniku, no ale ten największy, można powiedzieć, ta największa ofiara ma miejsce na przełomie 1944-1945 roku. Wówczas Niemcy zwożą do dużych obozów koncentracyjnych ludzi z mniejszych obozów lub z tych obozów położonych na wschodniej ścianie, żeby z jednej strony łatwiej mordować ludzi, a z drugiej strony łatwiej zacierać ślady zbrodni, których się dopuścili. Do Dachau nadciągają transporty setek tysięcy ludzi w strasznych warunkach. Czytałem wspomnienia jednego z lekarzy w Wąbrzeźnie, który był w takim transporcie. Proszę sobie wyobrazić, on wspominał, że gdy taki pociąg zatrzymał się z tymi wagonami na malutkiej stacji, to ludzie stłoczeni w tym wagonie błagali, żeby ktoś polał ten wagon wodą, bo im tak bardzo chciało się pić, że byli w stanie zlizać tą wodę ze ścian tego wagonu. Więc jeżeli były takie przypadki, zwłaszcza tych transportów ze wschodu, gdy otwierano ten wagon, to na rampę wysypywały się ludzkie zwłoki. I wobec tych strasznych, nieludzkich transportów zaczęły wybuchać różnego rodzaju choroby, bo nie sposób było, żeby nie wybuchały. Między innymi tyfus. Niemcy wówczas kompletnie nie leczyli tych ludzi, tylko wrzucili ich do oddzielnych baraków, zabili okna i drzwi deskami, tak żeby ci ludzie nie wychodzili na teren obozu. Dodatkowo odgrodzili jeszcze te baraki drutem kolczastym i ci ludzie dosłownie umierali w takich warunkach, w jakich zostali wrzuceni w te pomieszczenia. I teraz ksiądz Frelichowski słyszy błagania tych ludzi i postanawia zrobić rzecz niezwykłą. Wychodzi do nich. Wie, że ma rodzinę, jest już ostatnim synem. Wie, że czekają na niego jego kochani rodzice. Przecież przeżył tyle lat tej gehenny, tego upodlenia, tej męki obozów koncentracyjnych. Wie, że będzie potrzebny w duszpasterstwie po wojnie. Koledzy mu mówią, gdzie ty idziesz? Na pewną śmierć, jeszcze nas możesz zarazić. Ale on w swoim sercu nie mógł zagłuszyć tego błagania tych ludzi o pomoc. Nielegalnie przedziera się w to miejsce, w to straszne miejsce. Daje tym ludziom nie tylko wodę i chleb, ale daje im przede wszystkim swoją posługę kapłańską, o którą ci ludzie błagali. A on kładł się przy drugiej cierpiącej, umierającej osobie, trzymał za rękę, pocieszał, spowiadał, po prostu był. Był w tym najtrudniejszym momencie życia. Zdołał namówić jeszcze swoich kolegów do tego, aby pomogli mu w tej posłudze duszpasterskiej, bo wiedział, ilu ludzi tam umiera, ilu ludzi błaga tam o pomoc. Myślę, że za chwilę będziemy kontynuowali, bo mamy telefon. Proszę bardzo.
Halo, halo? Halo? Jesteśmy z tej strony. Wrocław, mogę mówić? Może pani powiedzieć do nas słowo. Pani imię? Hartmich, Alina z Wrocławia. Prosimy. Ja za audycję o druhu Hartmichu Frelichowskim. Proszę bardzo. Moje pokolenie, przede wszystkim tak, dziękuję bardzo za audycję, że państwo ten temat poruszacie, bo rzeczywiście trzeba o nim mówić, o wielkim harcerzu. Serdecznie gratuluję rodzinie, takiego członka rodziny. To się tak się składa, że Wrocław miał to szczęście, że miał poświęcone zbiórki druhowie, a poza tym byliśmy w Toruniu na beatyfikacji. Także bardzo się cieszę, bardzo dziękujemy za tą audycję, że możemy się przyczynić chociaż tyle, że ciągle pamiętamy o wielkim bohaterze i że państwo, że się ten temat podjęli. Czuwaj, Halina. Bardzo dziękuję pani Halino. Harcerze. Tak, i dziękujemy za ten telefon, ale wrócę do tych niezwykłych dni przełomu stycznia, lutego 1945 roku. I wówczas ksiądz Frelichowski, ten młody kapłan, on w styczniu, 22 stycznia skończył 32 lata. I wchodzi na te bloki. Niestety zaraził się tyfusem. Jego choroba była bardzo krótka i bardzo gwałtowna. Widzimy tutaj we wspomnieniach, czy to księdza Jacewicza, czy właśnie tych kolegów obozowych, którzy potem wspominali do procesu beatyfikacyjnego, jak bardzo ta choroba go dotknęła. I odchodzi. Odchodzi 23 lutego 1945 roku na niespełna 2 miesiące przed wyzwoleniem obozu. Jego serce zatrzymuje się tam w Dachau. Nie wytrzymało tej eskalacji choroby. Jeszcze tutaj zapalenie płuc się przyczepiło, więc umiera. I właśnie więźniowie wówczas się zatrzymali. Odszedł nagle ktoś im tak bardzo bliski. Ktoś, kto podtrzymywał ich na duchu w tych najtrudniejszych momentach życia obozowego. Więc dlatego ta inicjatywa stworzenia maski, tej niezwykłej oddania mu hołdu i pamięci. I niezwykłemu człowiekowi, niezwykłemu kapłanowi, niezwykłemu harcerzowi, który do końca pozostał sobą nawet w tym piekle obozu koncentracyjnego Dachau. Pan wspomniał ten taki ostatni jego etap życia, ta posługa chorym na tyfus, ale no to z pewnością wiele było takich sytuacji, które powodowały nim, że drugi człowiek nie zostawał mu obojętny, chociaż taka normalna posługa w obozie była niemożliwa. Tak, owszem, ksiądz Frelichowski tutaj zorganizował chociażby pomoc dla więźniów, którzy tej pomocy w ogóle nie otrzymywali. O czym mówię? Mówię o tym momencie, kiedy Niemcy zdają już sobie sprawę, że tą wojnę zaczynają przegrywać. To jest od 1943 roku. I wówczas rodziny mogły wysyłać paczki do obozu. I te paczki były no, wielką pomocą dla więźniów. Tam był chleb, jakieś prawda, różne formy artykułów spożywczych. I księża dostawali więcej troszeczkę tych paczek. I ksiądz Frelichowski wraz z księdzem Bernardem Czaplińskim, właśnie wspomnianym tutaj, organizował namiastkę Caritasu. To znaczy wychodził do tych więźniów, którzy byli pozbawieni tej pomocy. Też potrafił się dzielić z innymi, też w sposób taki niezwykły. Organizował nielegalne msze święte, kiedy odebrano kapłanom tak zwane przywileje. Co to były przywileje? To był okres w obozie od września 1941 roku, od marca 1941 do września 1941, gdzie kapłani zostali jak gdyby wyjęci wśród innych więźniów i no, niby mieli lepsze jedzenie, nie chodzili do pracy. Oczywiście to wszystko było podszyte grubą propagandą, która też miała w nich uderzyć. W obozie rozsiewano hasło o kapłanach, którzy tłuczą się, tak, piją wino. Oczywiście to wszystko było w taki no, goebbelsowski sposób przedstawiane innym więźniom, żeby jeszcze bardziej upokorzyć kapłanów. A z drugiej strony na zewnątrz, no proszę bardzo, mówiono tak, no kapłani mają przywileje. Wszystko było też takie przez Niemców wykorzystywane. I teraz, kiedy skończył się ten czas przywilejów, to właśnie ksiądz Frelichowski organizuje nielegalne msze święte, wychodzi do więźniów świeckich, wychodzi do młodzieży. I to też jest niezwykłe, ponieważ wspominali potem ci więźniowie, ja to w jednej z książek te wspomnienia zebrałem, może później opowiemy o niej. I oni wspominali, że on był takim niezwykłym kapłanem, który nie chodził w chmurze swojego męczeństwa, ale zbliżał się do tych ludzi młodych sercem na dłoni. Na tematy religijne potrafił mówić z wielką pasją, zaangażowaniem. Stąd też przyciągał młodzież narażoną w obozie na deprawację. I w ten sposób do nich wychodził, szukał ich niejako. Tak samo wychodził do alumnów. Dlatego między innymi alumn jezuicki, ojciec Kazimierz Chudy, zaprzyjaźnił się z Wickiem, ponieważ odnalazł w nim człowieka, który
uratował jego powołanie w obozie koncentracyjnym, gdzie to powołanie mógł bardzo łatwo stracić. Ale dzięki tej opiece Wicka, jego wielkiej charyzmie, ten płomyk powołania zdołał obronić przed tym piekłem obozu. I po wojnie ksiądz Kazimierz został wyświęcony na kapłana dzięki właśnie księdzu Frelichowskiemu, który otoczył opiekę alumnów. Czytał pan te wspomnienia, ten pamiętnik? Tak, oczywiście. Na panu co robi wrażenie? Na mnie robi wrażenie przede wszystkim ten moment spotkania ojca Żelazka czy księdza Bernarda Czaplińskiego. Przypomnijmy, ojciec Żelazek to jest późniejszy misjonarz, który pracuje wśród trędowatych. On nawet gdzieś sam w jednym z listów wspominał, że to Wicek między innymi zapalił go do tego, żeby na tę misję pojechać. Sam zresztą ksiądz Frelichowski planował wyjazd na misję, ale skąd mógł przypuszczać ten młody kapłan, że Boża opatrzność skieruje to jego marzenie, pragnienie w przestrzeń o wiele trudniejszą, bo w przestrzeń niemieckich więzień i obozów koncentracyjnych. Jak sobie to wyobrażam, ten ksiądz Żelazek, będąc w obozie, a później tyle lat na misjach, jesteśmy dumni, zbudowani. Ostatnio to żeśmy chyba w poniedziałek wspominali w Poznaniu, bo to tydzień misyjny, panią Wandę Błeńską, czy tutaj ojca. Taka postawa, mimo że na początki życia kapłańskiego miały zostać zmiażdżone przez obóz, przez taki terror. Tak, ale też ten niezwykły rys misyjny jest taki charakterystyczny dla kościoła okresu międzywojennego. Widzimy go chociażby u Wicka, który był także członkiem Związku Misyjnego Kleru. On pragnął wyjazdu na misję. No, Boża opatrzność skierowała go w przestrzeń trudniejszą, tak jak mówiłem. Ale zwróćmy uwagę również chociażby na posługę ojca Maksymiliana Marii Kolbego. Prawda? Więc to w Kościele jest bardzo mocno obecne, ten nurt misyjny, który chociażby te wielkie postaci reprezentują. Panie Krzysztofie, dla pana ten pamiętnik to nie tylko, że tak jest gdzieś na półce schowany jako taka relikwia, wspominek? To znaczy się, my prowadzimy z bratem archiwum rodzinne, mamy to wszystko zarchiwizowane, wszystkie dokumenty. Brat ma na imię? Brat Zygmunt. Pozdrawiamy. Brat jest harcmistrzem też, także on działa głównie tak ze strony, powiedzmy, harcerstwa. Wyjeżdża na różne spotkania harcerskie. I mamy archiwum, które zaprowadził nam pan Robert. I w archiwum jest bardzo wiele zachowanych dokumentów. W ogóle pozostało po wujku prawie 93 chyba czy 4 listy obozowe pisane po niemiecku. I są też listy, które udało się przemycić po polsku. Na przykład do mojej mamy pisze list. Bardzo się martwił zawsze o całą rodzinę. W tych listach, które opracował, są dwa wydania listów obozowych. Pierwsze listy, które przetłumaczyła pani Nędzewicz świętej pamięci wraz z moją mamą, bo trudno było się zorientować, o czym Wicek pisze, bo on się podpisywał Stefan, zawsze wasz Stefan, ale o sobie pisał Wincenta, czyli że Wincenta już wyszła ze szpitala, czy Wincenta potrzebuje tam coś na przykład. No i trochę można być konspiracyjnie. Tak. I drugie wydanie listów obozowych opracowała siostra Stefania. Jest to Rosjanka, która wstąpiła do Karmelu i usłyszała gdzieś o Wicku i chciała koniecznie się coś dowiedzieć o tej postaci. Napisała czy zatelefonowała do pana diakona Waldemara Rozynkowskiego, który przesłał jej chyba książkę pana Roberta. I ona najpierw wstąpiła do zakonu w Nysie, później poprosiła o przeniesienie do Dachau i jest w Karmelu w Dachau, który przylega zupełnie do murów obozu. I przy bramie, jednej z bram obozowych, także ona ma klucz, ona tam sobie idzie na to miejsce, gdzie był ten barak, w którym umierał Wicek, stawia tam znicz i ona opracowała listy obozowe, przetłumaczyła jeszcze raz. Oczywiście pewnie korzystała z pierwszego tłumaczenia, ale są one z przypisami, pięknie opracowane.
Także te listy są też w oryginale. W tej chwili w kurii diecezjalnej w Toruniu, ponieważ część dokumentów została przekazana przez moją babcię i mamę na rzecz procesu beatyfikacyjnego, tego wstępnego. I pan Robert znalazł kiedyś, tworząc archiwum w parafii Najświętszej Marii Panny w Toruniu, znalazł wspomnienia o Wicku. Skąd one się wzięły? To były oryginalne pisma, które otrzymał postulator procesu beatyfikacyjnego od księży, wysłał do wszystkich księży, którzy byli gdzieś tam w otoczeniu Wicka w obozie, czy jego znali i czy coś mogą powiedzieć, bo po prostu chciał znaleźć świadków jego męczeństwa, czy jego życia obozowego. Te wspomnienia pan Robert opracował, są bardzo ciekawe, bo to są wspomnienia i też sprzed wojny. Jest tu wspomnienie... Takie można powiedzieć, żywe relacje. Myśmy znali tego człowieka, on był, bo chcemy o nim zaświadczyć, prawda? Ale jest też wspomnienie na przykład wujka Sympatii sprzed wojny. I nawet mamy oryginał też tego pisma, które było kierowane do postulatora procesu. Są wspomnienia babci, czyli mamy Wicka, mojej mamy. Także że bardzo ciekawe jest to wydanie. No to dzięki panu Robertowi, któremu jakoś przypadkiem udało się znaleźć. Ja tak widzę, że nie całkiem przypadkiem, bo ile on już tego napisał. No tak, cały czas jeszcze i dalej pisze, dalej. Cały czas powstają, ale ja tylko tak króciutko dopowiem, że to było niezwykłe znalezisko rzeczywiście, bo to jest tak, jakbyśmy tych ludzi spotkali. To było zbierane na początku lat 50., 60., więc ci ludzie już dawno nie żyją. A tak jakbyśmy z nimi zasiedli przy jednym stole, przy kawie i oni nagle opowiadają nam to wszystko, co wiedzą o Wicku, więc to jest niezwykłe wspomnienie. Natomiast mnie udało się jeszcze napisać biografię Wicka, gdzie są piękne zdjęcia. Bardzo mi zależało na tym, żeby zdjęcia były w środku, w książce, jeszcze czarno-białe, prawda, fotografie. Czasami jedno zdjęcie, tysiąc właśnie słów. W tej chyba książce jest to zdjęcie, które tak, jest za panem. To jest jedno panami z moich ulubionych fotografii Wicka, który woła kogoś do zdjęcia i w takiej pozie został uwieczniony. Zaraz je gdzieś tutaj znajdziemy. Zaraz znajdziemy tą, bo to jest rzeczywiście jedna z moich ulubionych fotografii, prawda, tutaj. On woła kogoś do zdjęcia i w takiej pozie został uwieczniony. I tutaj w tej książce, to jest książka naukowa, więc są przypisy, cały stan badań, warsztat, który towarzyszy autorowi przy pisaniu książki, książki historycznej. Natomiast potem miałem ten wielki zaszczyt na 10. rocznicę beatyfikacji napisać o nim trzyjęzyczny album. Też to nie było proste, dlatego że trzeba było w kilku słowach te zdjęcia opisać, a jednocześnie stworzyć pewną historię do tych fotografii. No i tutaj już w pełnej krasie te zdjęcia zostały umieszczone na takim ładnym tle. Każdy rozdział ma inny pastelowy kolor, który tak ładnie współpracuje, dialoguje z tymi fotografiami. Tutaj mamy chociażby dokumenty, jego książeczkę harcerską i wiele innych źródeł. To jest, myślę, też taka rzecz, którą można zabierać ze sobą na cały świat, aby opowiadać tą niezwykłą historię człowieka, który nie dzieli, a łączy, który poprzez swoją wielką ofiarę kapłańską, prawda, wypełnił swoje piękne powołanie. Tu mamy na przykład moment aresztowania Polaków w październiku 1939 roku. Tutaj mamy Fort VII. Mamy również... Mamy Toruń, to co dzieje się tak, za chwilę tak, na Barbarce. Nawet mamy zdjęcia. W Instytucie Pamięci Narodowej w Bydgoszczy odnalazłem takie fotografie, które Niemcy wykonywali podczas zbrodni w październiku, listopadzie 1939. I tu widzimy ostatnie sekundy życia tych ludzi. Nawet takie zdjęcia Niemcy udokumentowywali i potem zachowały się i odnaleźliśmy. Że nawet takie zdjęcia są tutaj w tym albumie zawarte. I pokażę państwu może troszeczkę no te zdjęcia obozowe z Dachau, żebyście zobaczyli, no w jakich warunkach ksiądz Frelichowski oddaje, poświęca swoje życie. Tu widzimy już zdjęcia zrobione po wyzwoleniu, ale ile one niosą w sobie tej dramaturgii tamtych dni, tamtych czasów. Więc w tym albumie postać tego niezwykłego kapłana jest widoczna od chwili narodzin, poprzez seminarium, jego placówki duszpasterskie, aż do obozów koncentracyjnych i rozwój kultu jego osoby. No właśnie pytanie, jak z kultem, bo może przypomnimy, wyświetlimy jeszcze raz drugi adres wicek2021@gmail.com.
aby ktoś, kto chciałby korespondować, napisać w tej sprawie do pana doktora. Zapraszamy, zachęcamy, ale jak, bo macie też doświadczenie żywych ludzi, którzy wspominają, no te listy też, one budują troszeczkę naszą wyobraźnię, bo nie znaliśmy człowieka. Dziś miałby, jak sobie zapisałem, 108 lat, prawda? Za niedługo w 23? Tak, w 23 będzie 110 lat, 110. Rocznica. Jak to jest właśnie z kultem? Bo żywy kult jest tutaj w Toruniu, w Pelplinie. To znaczy się na pewno wpływ na szerzenie kultu ma harcerstwo. Papież w czasie beatyfikacji poprosił, żeby stał się patronem wszystkich harcerzy. Później został wydany dekret, tak? I w tej chwili jest tablica w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Jest relikwiarz w kształcie krzyża harcerskiego z lilijką. Ma relikwiarz też, brat przekazał ostatnio prezydentowi Dudzie, też w kształcie lilijki relikwiarz. Te relikwie, bo w ogóle to część relikwii jest w masce, ale też ksiądz Czapliński miał takie pudełeczko, w którym też były zagipsowane relikwie. I z tego, po jego śmierci, relikwie te mama odebrała i przekazała do parafii Najświętszej Marii Panny w Toruniu i z tych kostek zostało wykonanych kilkadziesiąt chyba relikwiarzy. Także i ten relikwiarz, który otrzymał papież, w tej chwili jest w seminarium w Toruniu. My mamy też w domu jeden relikwiarz. I wiele parafii w Polsce otrzymało, mają też harcerze. Relikwiarz, który jest przekazywany do harcerzom w różnych częściach świata, bo były relikwie i w Australii, i w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. Także jest krzewiony ten kult bardzo, bardzo wśród harcerzy. W stulecie urodzin był w Toruniu wielki zlot harcerzy, zlot wicek. Było kilka tysięcy harcerzy na poligonie pod Toruniem. Panie doktorze. Ja jeszcze tak króciutko dopowiem taką niezwykłą i charakterystyczną rzecz, która jest wspólnym mianownikiem dla wielu błogosławionych i świętych. Na przykład dla Wicka, dla ojca Maksymiliana Marii Kolbe, czy dla księdza Jerzego Popiełuszki. Też postać niezwykle mi bliska. I teraz, co jest tym wspólnym mianownikiem? Ich męczeństwo, ale jednocześnie to, że oprawcy robili wszystko, żeby nigdy ich ciała nie zostały odnalezione. W przypadku ojca Maksymiliana, no on płonie w krematorium 15 sierpnia 1941 roku. Tego dnia krematorium spaliło ponad 700 ciał. I kto mógł przypuszczać, że kiedykolwiek ta historia z obozu Auschwitz wyjdzie? Podobnie w przypadku księdza Frelichowskiego. Jego ciało zostaje zniszczone w obozie Dachau w lutym 1945 roku i nawet śladu po nim nie ma, prawda? Kto mógł przypuszczać, że cokolwiek wyjdzie z obozu, że ci więźniowie przeżyją, że odnajdą potem tą maskę, te pamiątki, które zakopali na plantacjach. Z księdzem Jerzym podobnie. No przecież on ląduje na tamie we Włocławku w odmętach tej martwej Wisły, obciążony kamieniami, tym workiem z kamieniami i nigdy jego ciało nie miało zostać odnalezione. I to jest niezwykłe, bo miłości nie da się zabić. Co pokazuje historia naszych wspaniałych, błogosławionych i świętych. Ona wyjdzie z tego piekła na ziemi, z tych drutów kolczastych, z tych dymów krematoryjnych, z tych odmętów martwej Wisły pod Włocławkiem i sprawi, że będziemy świadkami niezwykłych wydarzeń. Ludzi, którzy potrafili zwyciężyć zło dobrem. Prawda? Tak, wspominamy o tym adresie, ewentualnie o jakimś kontakcie, o jakichś pamiątkach. Czy już są jakieś, już się ktoś gdzieś odzywa, bo panowie macie też żywy kontakt, jak wspominamy, czy harcerstwo, czy chociażby dziś pani Halina zadzwoniła z Wrocławia, że wspomina beatyfikację, harcerze byli na niej, więc z pewnością mogliby się tym podzielić, czy się dzielą? Dzielą się, ale cały czas ten apel jest aktualny i mamy nadzieję, że na falach dzisiaj telewizji Trwam oraz Radia Maryja, bo będziemy mieli kontynuację w rozmowach niedokończonych, uda nam się zainspirować państwa do tego, żebyście przeszukali swoje stare albumy, stare zdjęcia,
stare pamiątki. My poszukujemy cały czas niezwykłej kroniki harcerskiej, którą spisywali harcerze z Drużnywicka w latach 30. I gdzieś ta kronika zaginęła. Cały czas jej poszukujemy. Mamy nadzieję, że się odnajdzie, bo do biografii tak wspaniałego harcerza ta kronika może wnieść bardzo wiele informacji. Dziś patron harcerzy, więc fantastycznie byłoby podeprzeć tutaj tymi, prawda, faktami z życia tej drużyny w Chełmży. Ale jeżeli macie państwo, mówię, gdzieś w swoich zbiorach różne pamiątki, przeszukajcie, dajcie znać. Chodzi nam o zdjęcia czy albumy z okresu międzywojennego z Chełmży. Państwo Frelichowscy mieszkali na ulicy Chełmińskiej, niedaleko kościoła Świętej Trójcy. Wicek był ministrantem, był również, jak wspomniałem, sudalistem mariańskim. Może żyją jeszcze osoby, które gdzieś będą pamiętać swoich rodziców, którzy byli w tych organizacjach. Nawet po mamie, po tacie, po tacie, pamiątki, prawda? Tutaj musimy zadać państwu to pytanie i prosić państwa serdecznie o kontakt w tej sprawie, bo rzeczywiście każde zdjęcie, każda pamiątka jest dla nas bardzo cenna i zostanie ona w sposób szczególny również później uwidoczniona chociażby w miejscu pamięci muzeum poświęconym księdzu Frelichowskiemu. Ostatnio byliśmy w Trzemiętowie. To jest miejsce, gdzie dziadek księdza Frelichowskiego miał gospodarstwo, gdzie on bardzo lubił jeździć. Nawet zapisał, że po maturze właśnie tam, do Trzemiętowie, pojechał nabrać sił do kolejnych egzaminów życiowych, które go czekały. I ostatnio byliśmy tam, szukaliśmy z panem Krzysztofem. Udało nam się odnaleźć cegłę, którą w XIX wieku wypalał jego dziadek Jakub. To było takie wielkie znalezisko, ponieważ nie przypuszczaliśmy, że cokolwiek tam znajdziemy. Troszeczkę nam to czasu zajęło, ale udało się. Wicek nawet pisze w pamiętniku o tej cegle. Kiedyś to może być piękny artefakt, prawda? Gdzieś na tle zdjęcia tego gospodarstwa z okresu międzywojennego, bo on pięknie o tej cegle pisze, tak jak pisze wspaniale o swoich dziadkach, gdzieś w pamiętniku. Jeden był szewcem, drugi, ten z Trzemiętowa, był kołodziejem. Jeżeli ktoś potrafił w tamtym czasie zrobić koło, to praktycznie wszystko potrafił zrobić. Między innymi postawić cegielnię, którą jego dziadek Jakub zrobił. I mamy tą cegłę. Udało się, tutaj takie archeologiczne wręcz, prawda, historie były, ale udało się odnaleźć i mamy. Dziękuję. Panie Krzysztofie, słowo jeszcze na zakończenie do naszych widzów, tak, odkrywnego. Tak, chciałbym powiedzieć, że utworzyliśmy fundację Caritas Super Omnia Est, której celem jest też krzewienie kultu, głównie wśród harcerzy i polonii, ale też działamy na rzecz tego, żeby powstała Izba Pamięci, żeby nasze archiwum znalazło jakieś miejsce godne, żeby mogli z niego korzystać też historycy. I wszystko jest chyba na dobrej drodze. No, chcielibyśmy, żeby ta Izba Pamięci czy muzeum to było też w pobliżu sanktuarium w Toruniu przy kościele Najświętszej Marii Panny, tam gdzie Wicek posługiwał przez kilka miesięcy właściwie jako wikary. Dziękuję. Pan Krzysztof Jaczkowski, siostrzeniec błogosławionego brat mamy, tak, czyli wujek. Tak. Dziękuję. I dr Robert Zadura, historyk, autor wielu książek o błogosławionym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy państwu. Polecamy adres wicek2021@gmail.com. Jeżeli mamy jakąś pamiątkę, podzielmy się tym. Może też i to nasze wspomnienie przyczyni się do krzewienia też kultu o błogosławionym księdzu Wincentym Frelichowskim. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.